24 godziny. Dokładnie tyle czasu razem z Natalią, która jest za kamerą. Hej! Będziemy musieli przeżyć w tym oto kamperze. Jeśli wydaje wam się, że skąd już tego kampera kojarzycie, to macie rację, dlatego że jest to dokładnie ten sam kamper, którym drużyna Fliza jeździła w jego serii. Powiem wam, że ten kamper, szczególnie w takim otoczeniu, naprawdę robi wrażenie i za chwilę razem z Talią wejdziemy do środka i przez kolejne 24 godziny nie będziemy mogli stamtąd wyjść. Jak zaraz zobaczycie, w środku mamy wszystko to, co jest nam potrzebne do przeżycia, dlatego że mamy duże łóżko, mamy łazienkę, mamy prysznic, mamy też nasz salon. I myślisz, Natalia, że znajdziemy tam jakieś pozostałości po odcinkach Fliza? Myślę, że na pewno coś się znajdzie. No właśnie, bo dokładnie tym kamperem jeździł Fliz, Verso, Fusialka i Przemek Pro, więc zobaczymy, czy czegoś po sobie nie zostawili. Ale zanim wejdziemy do środka i zamkniemy się tam na 24 godziny, to wy zejdźcie na dół i strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i no spróbujcie dobić tutaj 24 tysiące lajków, 24 godziny. Jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara, a my z Natalią pakujemy się do środka i wy w tym czasie zobaczcie, jak ten kamper tam wygląda. No dobra, jesteśmy w środku, jak widzieliście, kamper jest naprawdę spory. Zaraz wszystko dokładnie wam opiszemy, ale zanim to Natalia, do jutra do godziny 16:34 nie możemy z tego kampera wyjść. Zanim jednak zrobimy wam kamper tour po naszym tymczasowym mieszkaniu na kółkach i zanim pokażemy wam, jak to wszystko wygląda i jak to dokładnie działa, to pokażę wam coś, dzięki czemu każda podróż będzie dużo tańsza i zdecydowanie bardziej przyjemna. Revolut, bo o nim właśnie mowa, to finansowa super aplikacja, z której korzysta już ponad 20 milionów osób na całym świecie. Aplikację możecie za darmo pobrać na swój telefon, w kilka sekund ładować konto przelewem bankowym, kartą lub Apple i Google Pay oraz zamówić spersonalizowaną kartę Revolut Visa, no która jak sami widzicie już samym wyglądem robi wrażenie. W aplikacji Revolut możecie otrzymywać i wysyłać przelewy na całym świecie bez ukrytych opłat. Dodatkowo w trakcie wydawania możecie oszczędzać, korzystając z nawet 30% zniżki na produkty waszych ulubionych marek i restauracji, takich jak na przykład Adidas, Nike czy Douglas. Poza tym Revolut idealnie sprawdzi się także w trakcie wyjazdów za granicę, więc razem z Natalią w trakcie naszego wyjazdu na pewno z tego skorzystamy. A wszystko dlatego, że używając karty Revolut Visa cieszycie się darmowymi wypłatami z bankomatów na całym świecie, wymianą walut po ich rzeczywistym kursie bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji, a poza tym przechodząc na plan Revolut Premium otrzymujecie dodatkowe korzyści, tak jak na przykład do 3,8% rocznych odsetek wypłacanych codziennie od waszych oszczędności, 5% cashbacku za rezerwację noclegu w ramach funkcji Revolut Noclegi, albo chociażby ubezpieczenie podróżne obejmujące zarówno ubezpieczenie medyczne, jak i na przykład ubezpieczenie od opóźnionych lotów. A dodatkowo, jeśli pobierzecie aplikację na swój telefon z mojego linku podanego w opisie, to na start otrzymacie 50 zł bonusu powitalnego oraz 3 miesiące Revolut Premium gratis. Klikajcie więc koniecznie w link podany w opisie, pobierajcie Revoluta na swój telefon, a ja chowam teraz tę kartę, no z której w trakcie tego wyjazdu na bank jeszcze nie raz skorzystamy. No dobra widzowie, dobija godzina 17:00, więc no prawie pierwsze pół godziny w kamperze za nami. No i chyba najwyższy czas to zjeść, Karol, bo jestem już mega głodna. Nie ukrywam, widzowie, że ja też, bo strasznie długo zeszło nam z odbiorem tego kampera. W ogóle jesteśmy aktualnie w Kielcach, dlatego że no stąd go wypożyczamy. I szczerze mówiąc myślałem, że o 15 będziemy już w drodze do miejsca docelowego, a no jest 17, a my dalej jesteśmy w tym mieście. Na szczęście mamy tu chyba wszystko, co jest nam potrzebne do przeżycia. Natalia tam właśnie ogląda garnki, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj kuchenkę. Jest kuchenka, jest też jak widzicie patelnia, więc dzisiaj nie będziemy zajrzeli na żadne maczki, KFC ani nic takiego. Tylko zjemy normalny obiad i Karol pokazywałeś już naszą lodówkę? Nie, Natalia, no jeszcze nic nie pokazałem, bo dopiero się ogarniamy ze wszystkim, ale właśnie, na spokojnie. Tutaj jak widzicie mamy główne wejście do naszego kampera od boku, którym no właśnie dzisiejszy odcinek zaczęliśmy. Obok tego fotela zwróćcie uwagę, że mamy stolik. Stolik jest o tyle fajny, że można go, o proszę bardzo, dowolnie przesuwać, mogę dać go do siebie, mogę dać go od siebie, prawo, lewo, no jest praktycznie w pełni regulowany. I tutaj są dwa dodatkowe miejsca z pasami, no na których normalnie w trakcie jazdy można zapiętym oczywiście siedzieć. Dalej mamy część kuchenną, której no poza tą kuchenką, którą już pokazywałem, jest też jak widzicie normalnie zlew, którym jest oczywiście woda, bo w kamperze jest, no wiadomo, zbiornik na wodę. Tutaj u góry mamy, jak widzicie, o, jakieś takie szafki a la kuchenne, powiedzmy. Ale najciekawszą rzeczą w tym pomieszczeniu jest łóżko, które, jak widzicie, wygląda tak. Z tego łóżka raczej nie planujemy dzisiaj korzystać, ale Natalia, muszę chociaż raz tutaj wejść, żeby, wiesz, było zaliczone. O. Ej, fajne jest to łóżko. Ty, jakie ono jest duże, jestem w szoku, tu jest tyle miejsca, że... Dwie osoby na luzie wejdą. Nawet trzy by weszły, myślę. Po drugiej stronie od wejścia, jak widzicie, mamy duże lustro, prawie największe, bo jest jeszcze
jeszcze jedno większe w łazience. Tutaj dalej centralkę do sterowania wodą, oświetleniem, prysznicem, bo tutaj też jest prysznic. No i niżej mamy rzecz, która w dzisiejszym odcinku mocno nam pomoże, bo jest, jak widzicie, lodówka. Póki co, widzowie, jak widzicie, no szału nie ma, jest mleko, masło, ser i jakiś prezent od właścicieli. Tutaj, jak widzicie, jest taka szuflada na napoje albo na przykład też wino, które też jest od właścicieli. I w ogóle mega spoko jest to, że jest ta kuchenka, zlew i tutaj wszystkie rzeczy, lodówka i można sobie robić normalne obiady. No tak, no właśnie to jest, widzowie, życie w kamperze. Można sobie samemu gotować i my tak właśnie mamy zamiar przez 24 godziny robić. By the way, Natalia, za ile obiad? Już jestem głodny. Jak się woda ugotuje? Weźmy teraz do łazienki, która jest obok kuchni, gdzie Natalia tam piści. Mam nadzieję, Natalia, że nie pójdziemy z dymem dzisiaj. W łazience najważniejsza rzecz to oczywiście toaleta. Dzięki temu, że mamy własną toaletę, to damy radę przeżyć 24 godziny bez wychodzenia z kampera, bo nie musimy iść ani na stację się załatwić, ani, nie wiem, do żadnego maczka się załatwić, bo wszystko możemy ogarnąć tutaj. Dalej w łazience oczywiście umywalkę, tutaj wiadomo, szafki na kosmetyki. No i oczywiście prysznic, dzięki któremu damy radę przeżyć te 24 godziny, nawet ładnie pachnąc. Jeśli chodzi o kabinę kierowcy i pasażera, salon, kuchnię i łazienkę, to chyba tyle. No wiadomo, że to jest jeszcze, nie wiem, jakaś klimatyzacja na suficie, szyber, dach, który właśnie przed chwilą otworzyłem, dlatego może być trochę głośniej. Są też, o, jak widzicie, drzwi, których normalnie nie widać i my z Natalią raczej nie będziemy korzystali, bo jesteśmy we dwójkę, ale jakbyście byli więcej osób, to normalnie można się tutaj zamknąć i korzystać albo z toalety, albo z prysznica. No i ostatnie pomieszczenie, które jest mega ważne, dlatego że jest, jak widzicie, sypialnia. Mamy tutaj ogromne łóżko, jak na kampera oczywiście, chociaż nawet w normalnym domu wydaje mi się byłoby całkiem spore. Tam jakaś szafa, tu u góry też jakieś szafki. Mamy też, o proszę bardzo, okno dachowe. Tutaj kolejna szafka i mało tego, jak widzicie, mamy nawet telewizor 32-calowy, co ciekawe, ze Smart TV. Wychodzi więc na to, że mamy wszystko to, co jest potrzebne nam do przeżycia 24 godzin w tym kamperze i, no nie wiem, jedyna opcja, żebyśmy ten odcinek przegrali i żebym wyszedł przed czasem, jest taka, że zatrzyma mnie policja i będą kazali mi wyjść do radiowozu. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, chociaż powiem wam, że jazda tym kamperem wcale łatwa nie jest, ale wszystko za chwilę zobaczycie. Okej, w końcu mamy gotowy obiad i Karol, ja nie spodziewałam się, że to tak dobrze będzie wyglądało. Tak szczerze, Natalia, to jakbym nie widział, to bym pomyślał, że to kupiłaś gdzieś w restauracji, a nie zrobiłaś w kamperze, ale... No patrzcie tylko na to, widzowie, makaronik, suszone pomidory, pietruszka. Bardziej bym się spodziewała, że będziemy mieli jakieś hot dogi zamawiane z Orlenu albo z czegoś takiego, a tutaj proszę. Nie no, Natalia, camper life to camper life, no nie ma tutaj, wiesz, jedzenia fast foodów. Plus, no dzisiaj byłby z tym problem, bo nie możemy w ogóle wychodzić, ewentualnie jakiś drive, tylko nie wiem w sumie, czy byśmy się zmieścili. No właśnie, to by trzeba było sprawdzić kiedyś, ale to raczej nie teraz, bo teraz szybko jemy i zaraz powiem wam, dokąd jedziemy. No dobra, widzowie, jak widzicie, mamy 18:22, no chwilę nam tutaj zeszło i prawie dwie pierwsze godziny w kamperze za nami. Nie ukrywam, że trochę nam się plany pokomplikowały, dlatego że no nie spodziewaliśmy się, że tak długo zejdzie z odbiorem kampera, bo wiadomo, wiecie, właściciele musieli nam wszystko pokazać, wytłumaczyć, musieliśmy odpisać dokumenty, potem musieliśmy nagrać ten wstęp i wyszło tak, że jest prawie 18:30, a my jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta, z którego tego kampera odebraliśmy, ale to nic, zaraz stąd ruszamy i jedziemy do Zakopanego. W ogóle tego kampera mamy na 4 doby, więc poza tym filmem będziemy też nagrywali odcinki do Natalii na kanał. Tam już będą takie zwykłe vlogi, gdzie będziemy mogli wyjść z tego kampera, więc no poza jazdą będziemy tam też ogarniali Natalii inne rzeczy, ale dzisiaj skupiamy się na tym, żeby stąd nie wyjść i pojawił się pewien problem, bo jak widzicie, po tych 2 godzinach zostało nam tylko 66% wody czystej w zbiorniku, czyli no do tej pory zużyliśmy 33%, a tak naprawdę robiliśmy tylko obiad. I musimy tutaj zacząć trochę oszczędzać, bo jak tak dalej pójdzie, to my nie będziemy mieli nie tylko w czym się wykąpać, ale też czym spuścić, nie? Toalety. Mi właśnie chce się iść pierwszy raz, więc muszę iść, Karol. No dobra, Natalia, to idź, potem ja pójdę, a potem dopiero... Oszczędzamy. Tak, dopiero wieczorem, kolejny raz. No dobra, pierwsza toaleta za nami, powiem wam, że własna ubikacja w samochodzie to jest 300 IQ, nie? Ale nie ma co, jak widzicie, jesteśmy już w tej kabinie kierowcy pasażera, ja się odwracam. Nasze kierowca autobusu. Tak się też czuję trochę, widzowie, bo jazda tym, powiem wam, łatwa nie jest. No dzisiaj za wiele wam nie pokażemy, bo jest ciemno, ale... Ale jutro na pewno zobaczycie, jak to wygląda z fotelu kierowcy i pasażera. Tak, no póki co, widzowie, zapinamy pas i musimy sobie jakoś wyjechać, czekajcie, odpalmy. Jak widzicie, nawigację na Zakopane i będziemy tam o 22:12, czyli za prawie 3,5 godziny. Tylko że natomiast tutaj Max jedziemy tak 110-120 na godzinę. Ciekawe, czy on to uwzględnia, nie? Myślę, że nie. Też mi się tak wydaje, że nie i myślę, że zejdzie nam za 4 godziny. Ale nie ma co, widzowie, cyk. Chciałem ręczny tutaj z tej strony, ale ręczny jest po lewej. Ruszamy i jak będzie działo się coś ciekawego, to damy wam znać. Dobra, widzowie, 23:25. Jesteśmy w Zakopanem i patrzcie, przed nami dwa kampery, które śledzimy i robimy to, co one, bo my nie wiemy, co mamy zrobić. Aha, te kampery właśnie wjeżdżają w zamkniętą drogę chyba. Chyba Karol, tego nie powinniśmy robić. No, chyba nie powinniśmy tam jechać, wydaje mi się. Tutaj nawigacja pokazuje nam objazd w lewo, więc próbujemy tamten.
błędy. Widzowie, wiecie, co jest najlepsze, że finalnie skończyliśmy na tej samej drodze, co oni. To jest masakra. Ale jedziemy twardo. Widzowie, no nie jest kolorowo. Jechaliśmy za nimi, bo myśleliśmy, że wiedzą, co robią, ale chyba jednak nie do końca wiedzą, co robią. Ja czuję, że my skończymy się na stacji jakiejś, nie? O, patrzcie, tak to wygląda. Jeden kamper stoi tam, tam jest chyba wjazd. Oni wycofują, czyli coś jest nie tak. Tam jest drugi kumpel bez kitu, on cofa. Dobra, Natalia, jedziemy za nimi. Jest jeszcze jeden kemping, widzowie, w Zakopanem, pewnie tam będą jechali. Słuchajcie, krążymy po Zakopanem, byliśmy pod dwoma kempingami, oba, nie wiem, nieczynne, nie mogliśmy tam wjechać i dojechaliśmy na parking, gdzie stoją, o, jak widzicie, takie autokary, więc tutaj byłoby idealnie, ale jak widzicie, tutaj jest parkometr, który jest jakby tyłem. Żeby wziąć bilecik, musiałbym podejść od drugiej strony, no bo jak podjadę, to widzicie, że nie mam nawet, jak wiecie, wpisać numerów rejestracyjnych ani nic. I z racji tego, że przez 24 godziny nie możemy wychodzić z kampera, no nie mogę pójść po ten bilecik, a bez bileciku tu nie zaparkuję, więc jedziemy szukać kolejnego miejsca i widzowie, ja nie wiem, czy my co dzisiaj znajdziemy. O, proszę bardzo, Natalia, tutaj kolejny kamper stoi sobie elegancko na płatnym parkingu miejskim. Tylko właśnie, jak my byśmy za niego zapłacili, nie? Tam jest parkometr. No tam jest parkometr, ale on też będzie w stronę chodnika. No, idealnie. Dobra, stanąłem pod parkometrem i Natalia, da się zapłacić aplikacją. Czaisz, jakbyśmy brali aplikację i opłacili nasz pobyt kamperem ze środka, to moglibyśmy tutaj spać, tylko pytanie, czy chcemy spać, jak wiecie, w centrum miasta, gdzie rano będzie mega młyn. No dobra, udało się zaparkować, plany w ogóle się zmieniły. Nie jesteśmy w Zakopanem, tylko jesteśmy w Białce i centralnie pod stokiem narciarskim. A wszystko dlatego, że stwierdziliśmy, że w Zakopanem po pierwsze byłoby mega głośno rano, jak samochody zaczęłyby jeździć przy ulicy, a po drugie osoby, które chodziłyby, wiecie, chodnikiem obok nas, no słyszałyby wszystko to, co mówimy, więc stwierdziliśmy, że tutaj będzie bardziej kameralnie. Jak widzicie, zasłoniliśmy też wszystkie okna i powiem wam, że no jest kozacko, serio, czuję się tutaj tak dobrze, że szok, ale nie ukrywam, że jestem już mega zmęczony. Jest w ogóle 1:19, więc siedzimy w kamperze już 4-8, prawie 9 godzin. I Natalia, proponuję kąpiel jutro, bo ja jestem padnięty, mi się nawet nie chcę wchodzić pod ten prysznic. Zróbmy to jutro na spokojnie, wtedy też nagramy to, co? W sensie może nie kąpiel, ale pokażemy, jak to działa. Okej, jestem za, dzisiaj umyjemy tylko zęby, ja też jestem zmęczona, bo w sumie trochę jechaliśmy. Nie no, jechaliśmy mega długo, co prawda daleko nie było, ale teraz jeszcze szukanie tego miejsca w Zakopanem, chyba ze 3 godziny na to zmarnowaliśmy. I co, kładziemy się spać chyba? No chyba trzeba, bo jak widzicie, na zewnątrz jest już mega ciemno, więc i tak nic więcej dzisiaj nie damy rady zrobić. O, tam jest widzowie kotelnica bełczańska, czyli ten wyciąg narciarski, ale teraz idziemy się ogarniać. Szybka toaleta, ostatnia talia dzisiaj, bo musimy oszczędnie. Przebieramy się w piżamy i widzimy się rano. No dobra, widzowie, witamy was kolejnego dnia. Przed chwilą tutaj wstaliśmy, jeszcze leżymy w naszej sypialni i powiem wam, że jestem w mega szoku, bo jak widzicie, pospaliśmy praktycznie do 10:00. To, żeby jednak nie spać w centrum Zakopanego, tylko tutaj w Wiosce Tatrzańskiej, to była chyba najlepsza decyzja, bo nic totalnie nas rano nie budziły. Cisza, spokój. Tam, jak widzicie, rano tylko przyjechało kilka samochodów, bo chyba wczoraj ich nie było, ale no poza tym nikogo tutaj nie ma. Z drugiej strony stoi jakiś 7 kamper i wczoraj myśleliśmy, że wiecie, ktoś przyjechał tak samo jak my, ale nadal są zasłonięci, więc nie wiem, czy ten kamper nie stoi tutaj na stałe. O, tam w ogóle wyciąg narciarski w Białce, jak widzicie, chodzi, krzesełka jeżdżą, bo coś tam pewnie ogarniają sobie, więc no tak to wygląda z samego rana. I powiem wam, że takie łóżko w kamperze to jest coś pięknego, nie? Ja myślałem, że tutaj nie będzie wygodnie, mega a wygodne. Było bardzo wygodne, mogliśmy się cali, wiecie, rozłożyć, bo no nie jesteśmy coś mega wysocy, więc się tutaj zmieściliśmy. Mocy zrobiło się co prawda trochę chłodno, zaraz zobaczymy ile stopni, ale wzięliśmy sobie z domu grubą kołdrę, taką zimową, więc było nam ciepło i no szczerze nie pamiętam, kiedy tak dobrze się wyspałem. Przyszedłem do salonu i jak widzicie, w kamperze mam aktualnie 17,6 stopnia, więc no zbyt ciepło nie jest, ale zaraz spróbujemy jakoś to nagrzać. Ale właśnie, przypomniało mi się jeszcze, że miałem rano wam pokazać coś ciekawego, dlatego że ten kamper ma system antywłamaniowy. W skrócie działa to tak, że przy oknach i przy wszystkich drzwiach są czujniki, które no w momencie, gdy samochód jest zamknięty, wiecie, nagle zostaną zerwane, czyli albo otworzy się okno, albo otworzą się drzwi, to cały samochód zaczyna wyć, piszczeć, trąbić i w ogóle. Autko jest zamknięte, więc uwaga, spróbuję zaraz otworzyć okno i Natalia, przygotuj się, bo będzie mega hałas. O, słyszycie? Nie! Dobra, no więc tak to działa, spoko sprawa, wiecie, jak ktoś będzie chciał się do was włamać czy coś, to szybko zrezygnuję, bo tak naprawdę wszyscy dookoła będą wiedzieli, że coś się dzieje. No dobra, udało nam się nagrzać kampera do 21 stopni. Tam w międzyczasie ładujemy baterię i zgrywam pliki montażyście, dlatego że no muszę mu jak najszybciej je podesłać. Ale chyba jest to najwyższy czas, żeby się wykąpać i ogarnąć. Zacznijmy od tego, że musimy wyjąć tę deskę spod naszego prysznica, żeby, o właśnie, jak widzicie, odkryć brodzik. Tutaj mamy takie sprytne zabezpieczenie na zasłonkę i czekajcie, jak tego się używa. Aha, widzę, przez to, że
stoimy troszkę krzywo. Chyba nie do końca działa to tak jak powinno. A nie, dobra, jednego czwartka udało się to ogarnąć, więc nie ma znaczenia, że stoimy krzywo. Jak widzicie, jestem w kabinie. Ale uwaga, test, czy będzie ciepła woda. Woda jest. Jest nie, ciepła, dobra, oszczędzamy Natalię, więc zakręcamy i trzymajcie kciuki, żeby nam jej nie zabrakło. Okej, my jesteśmy już ogarnięci, wykąpani i czas teraz na nasze śniadanko i w ogóle jemy zupełnie inne śniadania. Ja jem sobie kanapki z konfiturą z czerwonych owoców. A ja widzę Nesquiki z mlekiem. Ale w ogóle jeszcze wracając z naszego poranka, to mega fajnie było się obudzić, otworzyć okienko i zobaczyć takie góry, nie? Bo wczoraj praktycznie nic nie było widać, jak dojechaliśmy, bo już było strasznie ciemno. Dobra, widzowie, chociaż jeszcze lepiej byłoby, gdybyśmy mogli z tego kampera wyjść i wiecie, zobaczyć, jak wygląda ta okolica. No do 16.30 nie możemy tego robić, póki co dajemy radę, ale zobaczymy, jak będzie potem. No dobra, w końcu ze wszystkim się ogarnęliśmy. Chwilę to trwało, ale jesteśmy wykąpani, jesteśmy najedzeni, więc powoli będziemy mogli ruszać. Jeszcze dzisiaj razem z Natalią chcielibyśmy skoczyć na Słowację i do Czech i właśnie dlatego, słuchajcie, w aplikacji Revolut wymienię teraz walutę. Sprawa jest banalnie prosta, jak widzicie, mam niecałe 5 stówek na koncie, klikam sobie wymień, daję sobie 50% mojej kwoty w złotówkach i jak widzicie, wymienię 247 zł i 10 groszy na 51,5 euro. Okej, i teraz jeszcze te moje pozostałe złotówki wymienię, słuchajcie, na koronę czeską. Okej, korona czeska wybrana, klikamy daj wszystko, dostaniemy 1258 koron, nawet 1259 teraz. No jak widzicie, w tym momencie pozbyłem się złotówek na rzecz euro i korony czeskiej. Ale zanim wyjdziemy za granicę, to musimy, słuchajcie, pokręcić się po białce, znaleźć jakieś dobre miejsce z internetem, żeby wysłać mojemu montażyście pliki. Dobra, widzowie, pojawił się problem, krążymy od dobrej godziny, szukamy jakiegoś neta, ale no musimy wysłać prawie 30 GB plików i no to się nie uda. Dopóki nie wyjdziemy z kampera, to się nie uda, a wychodzić nie możemy, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy z powrotem do Zakopanego, tam gdzie no byliśmy wczoraj i spróbujemy dostać się na któryś z tych kempingów. Poza tym spróbujemy odpalić tam drona, bo patrzcie, jakie piękne widoki tutaj są, tam widać góry i oczywiście jak wziąłem kamerę i chciałam nagrywać, no to zjechaliśmy na dół i ich nie widać, ale no widoki są bardzo ładne. Okej, udało nam się przyjechać do Zakopanego i teraz najtrudniejsza część naszej podróży, czyli jechanie tymi uliczkami. Ta jest dosyć szeroka, ale zdarzają się o wiele węższe. W ogóle zaraz będzie widzowie słyszeli, jak cały kamper trzeszczy w trakcie jazdy. To jest niestety urok kamperów, że tu wszystko lata, trzeszczy i jest mega głośno w środku. Właśnie a propos latania, to przed sekundą spadł mi telefon na podłogę. No właśnie, ale o, Natalia, zobacz, gdzie jesteśmy. Oho, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co wczoraj, czyli pod skoczem, ale niestety wczoraj prawie jej nie było widać, bo byliśmy już strasznie późno. Tak, widzowie, ja wczoraj jeżdżąc nauczyłem się już całego Zakopanego, nie? Bo chyba byliśmy na każdej możliwej uliczce, ale no tego nie było widać, nie wczoraj, jak ładnie to wygląda teraz. I w sumie jak się tak jest na dole, to nie widać, żeby to było takie wysokie. A tutaj mamy typowe Zakopane, czyli miliony budek, knajp ze wszystkim. Oho, i właśnie tak trzeszczy nasz kamper. O, tutaj jest nasz wjazd na kemping i tutaj stoi taki czerwony samochód, super, który wystaje na pół wjazdu. Widzowie, ciężko to byłoby wjechać normalnie samochodem, a co dopiero kamperem. I Natalia, możesz pokazać lusterko. Bo generalnie, widzowie, trzeba uważać na tył. Tył strasznie tutaj ucieka i trzeba uważać, żeby tyłem o nic nie zahaczyć. No i dzisiaj, Karol, chyba mamy sukces, wjeżdżamy. Tam nawet kampery jakieś są chyba. Oh! Dobra, widzowie, kemping jest kuzacki, zaraz pokażę wam widok, ale Natalia, tu jest recepcja. Ja nie wiem, czy ja nie muszę wyjść do tej recepcji. Może spróbujemy zadzwonić. Dzień dobry, wie pan co, ja tutaj podjechałem kamperkiem na państwa kemping. Stanąłem sobie na miejscu numer 3. Okej, spoko. I pytanko mam, bo mam teraz telekonferencję jakby z pracy. Czy, jak z rozliczeniem? Czy rozliczamy się od razu na dzień dobry, czy przy wyjeździe? Jak to wygląda? Znaczy, wie pan, to no, akurat nie mam jej tam w tym momencie na miejscu, bo ją obiadę, no jakieś po południu będę, to się złapiemy, a jak nie, no to przy wyjeździe. Dobra, bo wie pan co, ja tak do 16.30 wolałbym z kampera nie wychodzić, więc po 16.30... No, spoko, nie ma. To ja bym podszedł, gdzieś koło 16.30-17 do recepcji. Co wtedy byśmy tam ogarnęli? Dobra, spoko. Widzowie, idealnie. Ale proszę powiedzieć, jak Natalia ładny sposób, bo myślała, żeby powiedzieć tak, panu. Tak, widzowie, Natalia powiedziała, że... Żeby nie pomyślał, że jesteśmy jacyś... Natalia wpadła na pomysł, że powiem, że mam telekonferencję z pracy, że nie mogę wysiadać z kampera, ale pana w ogóle nie ma, Natalia, więc jest spoko. Rozliczymy się z nim jakoś potem, jak już będziemy mogli stąd wejść, więc... Nie zapytaliśmy o Wi-Fi. Trudno, nieważne, zapytamy, jak nie, to będziemy widzowie szukali po całym Zakopanym, ale póki co zapomnijmy o wysłaniu plików, bo tutaj to nie przejdzie. Ale no, żebyście nie myśleli, że stanęliśmy byle gdzie, zwróćcie uwagę. Tutaj mamy skocznię główną, tam jakaś skocznia chyba treningowana jest, nie? Tutaj jak widzicie Giewont. Czemu wczoraj wieczorem to było zamknięte? Jakbyśmy tutaj sobie stanęli na noc, to byłoby idealnie. Było, no, ale tam też nie było źle, no, była cisza i spokój. To prawda. Widoki też były bardzo ładne, ale właśnie, Karol, może odpalimy drona. Skitu, można odpalić, no. Zaraz spróbujemy odpalić drona i wydaje mi się, że widoki będą kozackie, ale pojawił się problem, bo jest 14.24, za 2 godziny kończy się nasz challenge i... Natalia, my chyba nie zdążymy dzisiaj pojechać ani do Czech, ani na Słowację. Do Popradu na Słowacji mamy, jak widzicie, godziny i 18 minut drogi. Ale no to jeszcze nic, bo do Ostrawy w Czechach, gdzie chcieliśmy jechać, mamy jak widzicie ponad 3 godziny drogi, więc no nie ma sensu się tam dzisiaj pchać. Ale spokojnie, tego kampera mamy na 4 dni. Jutro będziemy nagrywali film do Natalii i na Natalii kanale. Na 100% zobaczycie naszego tripa właśnie do tych krajów.
Dobra widzowie, widzieliście przebitki, bardzo ładnie zakopany wygląda z góry, ale... O właśnie, muszę lądować, bo już pada mi bateria. Lecisz nim do środka? Nie, no nie mogę, nie, ale muszę go tak, wiesz, złapać bez wychodzenia z kampera. Karu, tylko go złap, tak? Jest. No dobra, jak widzicie jest 15.38, a to oznacza, że do końca naszych 24 godzin została już niecała godzina. O 16.34 Natalia będzie mogli stąd wyjść i wtedy będziemy musieli tak, podłączyć się do prądu, będziemy musieli dolać wody, opróżnić ten zbiornik z brudną wodą i opróżnić toaletę. To chyba będzie najgorsza rzecz w tych wszystkich. Chyba tak i właśnie dlatego widzowie zagramy o to, kto z nas będzie musiał to zrobić. Ja myślałem, że ty to zrobisz. Nie Natalia, przegrany w UNO opróżnia toaletę. No dobra, niech będzie. Co to jest za karta w ogóle? Widzowie, albo nigdy mi się ta karta nie trafiła, albo jest jakaś nowa karta w UNO, jakieś przetasowanie Natalia, tylko nie wiem, której talii. Dobra widzowie, zebrałem wszystkie karty, bo ta karta polega na tym, że zbieramy karty od wszystkich graczy, przetasowujemy je i rozdajemy. Raz, dwa, trzy. Ja miałam dwie nagle. No tak, ja miałam jedną. Tak wyszło, bo nie, bo zaczyna się od przeciwnika po lewej. Stop UNO. Po lewej stronie. Nie powiedziałem, jeszcze nie podniosłem karty. I teraz znaleźć, mówię jaki kolor, zielony. No nie, to jest nie. Zielony, kolor. Dawaj. Nie, ja miałam dawaj. Jedną kartę, ja mam dwie i to jeszcze sobie nie moja wina, zielony. Nie, stoję! Po UNO! Wygrałem! No to widzowie, wiemy już, kto będzie opróżniał zbiornik z toaletą. Dzięki tej karcie przetasowania udało mi się z Natalią wygrać. O, jak jest? Czemu? Nigdy takiej karty nie było. Ja miałam jedną kartę i nagle dostałem dwie karty, a ty jedną. No niestety, Natalia, takie są zasady. Na koniec widzowie, odpowiedzieliśmy jeszcze raz serio Freeza z kamperami, żeby zobaczyć ich reakcję na kamper, w którym teraz siedzimy. O, tu jest nasza sypialnia, w której dzisiaj spaliśmy, proszę bardzo. Tutaj jest łazienka, w której się dzisiaj kąpaliśmy. Śmiesznie się to ogląda, nie? Śmiesznie się na to patrzy, siedząc tutaj w środku i oglądając to na ekranie. Tak, i na tym stole, na którym oni mieli tam napoje ekipy czy coś, ale z racji tego, że zaraz skończyłem się czas, to Natalia każdy wymienia 3 plusy i 3 minusy tego kampera. Jak dla mnie na plus, toaleta. Nie musicie stawać na żadnej stacji, po prostu możecie zatrzymać się gdzieś na poboczu i zawsze jak wam się chce, po prostu do niej skoczyć. Po drugie oczywiście sypialnia. W tym kamperze jest mega wygodna, no ale w każdym kamperze można się przespać i w sumie to jest chyba nawet ważniejsze niż toaleta. I trzeci plus jak dla mnie to to, że nie wiem, jeżdżąc z tym kamperem od razu jesteście wychillowani. Nieważne co byście mieli na głowie, nieważne ile musielibyście zrobić, tak jak na przykład my dzisiaj, to i tak niczym się nie stresujecie, bo siedzicie sobie w eleganckim kamperku i macie chillek. Jeśli chodzi o minusy, to to, że wszystko trzeszczy w trakcie jazdy, to jest taki trochę minusik. Po drugie dla mnie jako kierowcy, no minusem było to, że ten kamper jest dość długi i musiałem, wiecie, bardzo uważać w trakcie jazdy. A po trzecie minusem ogólnie kamperów jest to, że trzeba szukać, słuchajcie, kempingów, a no jak sami wczoraj widzieliście, czasami nie jest to łatwe. To jeżeli chodzi o moje plusy, to po pierwsze jest to widok za oknem. Jak rano wstaliśmy, odsunęliśmy tą firankę i zobaczyliśmy góry, to to było mega fajne. No tak, widzowie, nawet teraz nagrywając, o proszę bardzo, siedzimy sobie i patrzymy na wielką krokiew. Drugi plus to zdecydowanie łóżko było bardzo wygodne. Trzeci plus to to, że w sumie wszystko jest pod ręką, bo wszystko co potrzebujemy tutaj mamy, taki wiecie, trochę jeżdżący dom na kółkach. A jeżeli chodzi o minusy, to po pierwsze to, że jazda tym jest trochę stresująca, bo jak jeździmy przez jakieś wąskie uliczki, tam gdzie są jakieś wyboje i w ogóle tam jak wczoraj wjeżdżaliśmy prawie zamkniętą drogą, to lekki stresik był. Drugim minusem jest dla mnie to, że rano robi się chłodno. Wieczorem jak się kładliśmy, to było bardzo ciepło, rano już było tak średnio. A jeżeli chodzi o trzeci minus, to fakt, że wszystko tutaj trzeszczy i wszystko się przesuwa. Trzeba dokładnie sprawdzać wszystkie szuflady, czy są zamknięte, bo wszystko po prostu lata. No tak. No dobra widzowie, mamy 16.34, więc 24 godziny właśnie minęły i Natalia, otwieraj drzwi i pierwszy raz od 24 godzin wychodzimy na zewnątrz. Powiem wam, że fajnie tak sobie wyjść i w końcu trochę rozprostować nogi, bo wiecie, w kamperze można chodzić, ale tam trzeba na wszystko uważać, a tutaj no mamy tyle miejsca, że szok. Zaraz Natalia, musimy obejrzeć kampera dookoła, czy nie, oni czasem nie zahaczyliśmy i nie słyszeliśmy czy coś, ale spokojnie widzowie, to nie my zrobiliśmy, to już było w trakcie odbierania, to jest zapisane. Chyba daliśmy radę, bez żadnych szkód. Jest elegancko, widzowie. Niestety, no nie udało się dzisiaj pojechać ani do Słowacji, ani do Czech, ale spokojnie, to wszystko zrobimy na Natalii kanale, więc koniecznie wbijajcie, bo niedługo pojawi się tam film, no z naszych przygód za granicą. A jeśli wy wybieracie się w jakąś podróż za granicę, albo po prostu siedzicie w domu i chcecie oszczędzać w trakcie wydawania, to koniecznie pobierzcie aplikację Revolut na swój telefon z mojego linku podanego w opisie, bo wtedy na start otrzymacie 50 zł bonusu powitalnego oraz 3 miesiące Revolut Premium gratis. W takim razie na tym będziemy kończyli te 24 godziny, wcale nie było jakieś trudne, nie? Szybko zleciało. Szybko zleciało, było całkiem przyjemnie, w sumie niczego nam nie brakowało, więc daliśmy radę. Mam nadzieję, że wy dacie radę stawić łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Natalii, trzymajcie się i nara!